Jakie dzisiaj obchodzimy święto w szkole? Dniu chłopaka. Dniu chłopaka. Jakie święto? Dniu chłopaka. Dzień chłopaka. Dobrze, dzień chłopca dzisiaj obchodzimy w szkole. A powiedzcie mi, co to jest dzień chłopca? Czyli prezenty dostają. Dostajecie chłopcy prezenty, tak? Od dziewczyn. Od kogo? Od dziewczyn. Od dziewczyn. Od dziewczyn. A mój tata? Tak, jest. A ja na jej zostają obrnęło, tak? A mój tata jeszcze nie dostał prezentu. Jeszcze nie dostał twój tata prezentu. To na pewno dzisiaj dostanie, tak? Ona jest rysunek, dobrze. A co dostają chłopcy na dzień chłopca? Auta. Czekolady i jakieś batoniki. Batoniki, czekolady i auta. Dobrze. Czekolady i auta. A Kornelka chce coś powiedzieć? I kartki. I kartki, tak? Takie laurki, tak? Dostają do pisania. Do pisania na przykład do szkoły, żeby pisać, do domu. Dobrze. A powiedzcie mi, czym bawią się chłopcy? Samochodami. 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 Maszynami różnymi, ciągnikami. Tak. Kolorami. Czym bawią się chłopcy? Mogą mieć magazyny. Dobrze. Czego magazyny? O samochodach tam mogą chować w swoim domu. A teraz następne pytanie. Czym różnią się chłopcy od dziewczyn? Rysunki. Czym się różnią? Rysunki i zabawki. Robią inne rysunki niż dziewczyny, tak? Czym jeszcze? Rysunki. Czym jeszcze się różnią chłopcy od dziewczyny? Nie wiem. A po czym poznajecie, że to jest chłopak, a nie dziewczyna? Po włosach. Po włosach. Po czym jeszcze? Po krawacie. Super. Po czym jeszcze rozpoznamy, że to idzie chłopiec, a nie dziewczynka? Po spodniach. Po spodniach i po tej. Po koszulce. No i bo jeszcze w wypadku. Że mają wypadki, mają blizny po wypadkach. Blizny. Ja mam blizny. Ty masz bliznę po wypadku. A ja mam blizny. Ty jesteś tam wypadkiem, tak? A ja też mam bliznę. Też masz bliznę. Dobrze. A co to znaczy tutaj mieć chłopaka? I co to znaczy dziewczyny mieć chłopaka? Ja mam chłopaka Oliwiera. Oliwiera masz chłopaka. A co to znaczy, Lisa? Bawi się z tym, to też ją, śmieszę ją, czy chodzi do niej. To jest super. A chodzi do mnie na nowe łóżko. Dobrze. Proszę pani, zamiast mi oddać tego samochodu. Dobrze, chłopcy, posłuchajcie. A może chłopcy powiecie, co to znaczy mieć chłopaka, że dziewczyny mają chłopaka? Co to znaczy, że dziewczyna ma chłopaka? Wiecie? Żeby się bawić z chłopakiem. Żeby się bawić. Dobrze. Żeby się bawić. A powiedzcie, chłopcy, dostaliście dzisiaj jakieś prezenty na tym chłopaka? No. Pochwalcie tak, się. Auta. A od kogo dostaliście te prezenty? Od pani Madzi, tak? Auta. To dziewczyny, tak na koniec, czego życzycie chłopakom w dniu ich święta? Spędzało i dostali różne samochody. A Kornelka czego życzy? Rysunków. Żeby dostali dużo rysunków dzisiaj, tak? Dobrze, to teraz przedstawcie się, kto występował w dzisiejszym wywiadzie? Kto brał udział? Pani. Ja?
jak masz na imię, jak się nazywasz? Rita. Rita. Ja. Kornelka. Kasia. Andrzej. Antek i? Stasiu. I Star. Jak masz na imię? Stasiu. Stasiu masz na imię. Stasiu. Dziękuję Wam bardzo za wywiad. Brawa dla wszystkich.